Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Skoro dziś środa i moje z państwa spotkaniem, to nie może zabraknąć prawników, wybitnych prawników, których teraz mam przyjemność państwu przedstawić. Pan Łukasz Piebiak, sędzia. Bardzo serdecznie witamy pana sędziego. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I Piotr Urbanek, adwokat. Bardzo serdecznie pana mecenasa witam w moim programie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie sędzio. Drodzy panowie, drodzy państwo, chcielibyśmy się zastanowić nad dzisiaj nad osobą sędziego Igora Tulei. To człowiek, który... To sędzia oczywiście, któremu uchylono immunitet i nie może teraz orzekać, co jedno z drugiego absolutnie wynika. Wiemy, że wokół tej osoby narosło bardzo wiele kontrowersji, ale my zastanawiamy się, kiedy sędzia przestaje być sędzią, a staje się osobą publiczną i po części niestety politykiem. Nie mówię oczywiście o stanowisku, które można pełnić, tak jak pan sędzia Piebiak pełnił stanowisko wiceministra sprawiedliwości, bo to zaszczytna funkcja i absolutnie zrozumiała, ale czasami mam wrażenie, że niektórzy sędziowie no wolą politykować, zamiast zastanowić się nad tym, co powiedzieli, jak orzekli i tak dalej. Ale niech przytykiem do tej rozmowy, początkiem tej rozmowy będzie króciutka rozmowa sędziego Igora Tulei z panem Sikorskim, politykiem w pewnej telewizji, którą chciałbym, żebyśmy razem teraz wysłuchali króciutkiej rozmowy. Nie mogę orzekać. Mówiąc w skrócie, też w trakcie jednego z wywiadów powiedziałem, że przestałem być sędzią, ale moje koleżanki i koledzy sędziowie zwrócili mi uwagę, że tak nie jest, że ciągle jestem sędzią. Podejrzewam, że to jest takie pytanie, jakie sobie zadawali spieszeni ułani, czy ułan, który stracił swojego rumaka, nadal jest ułanem, czy już piechociarzem? Panowie, no posłuchaliśmy trochę o ułanach, trochę o piechocie, a i nie o to mi chodzi, bo pan sędzia może występować w telewizji, może udzielać wywiadów, nikt mu tego zresztą w Polsce dzięki Bogu nie zabrania. Natomiast uderzyło mnie coś innego. Wywiad prowadzi czynny polityk, a jak pewnie panowie mogli zauważyć, no na ekranie pojawiła się nazwa partii politycznej, Europejskiej Partii Ludowej, do której zresztą należy i pan Sikorski i wszyscy po części, no na pewno wszyscy politycy Koalicji Obywatelskiej między innymi. No do pana sędziego zwracam się z pytaniem. Nie zabolał pana taki fakt, że tam mamy rozmowę, w której tak naprawdę widzimy znaczek polityczny partii, no a sędzią jest ciągle pan Igor Tuleja przecież. Bardzo, bardzo trafne pytanie, panie redaktorze. Myślę, że odpowiedź każdemu nasuwa się jednoznaczna. Jest to nie na miejscu zachowanie. Zakaz działalności politycznej sędziów jest wyraźnie w naszej konstytucji uregulowany i no, trzeba dokonać wyboru. Albo prowadzimy działalność publiczną, polityczną, albo prowadzimy działalność no też publiczną, ale w ramach trzeciej władzy. Jeżeli urzędujący sędzia, orzekający sędzia, no chwilowo nie orzekający z uwagi na decyzję Izby Dyscyplinarnej, ale do niedawna orzekający sędzia pozwala sobie na pojawianie się w towarzystwie czynnych polityków, prezentowanie swojego wizerunku w towarzystwie emblematów partyjnych, to jeżeli coś takiego nie jest działalnością polityczną, to postawmy sobie pytanie, co tą działalnością polityczną wyraźnie zakazaną konstytucyjnie, przecież to nie jest konstytucja uchwalona w ciągu kilku ostatnich lat, tylko konstytucja z 97 roku, co tą działalnością polityczną, której sędziemu prowadzić nie wolno, jest. Wydaje mi się, że trudno o bardziej dobitny przykład zaangażowania sędziego polityczny niż to, co przed chwilą telewizja pokazała. Ja o jednej rzeczy wspomnę przy tej okazji. Też dawno temu Trybunał Konstytucyjny, do którego dzisiejsi przeciwnicy rządu, przeciwnicy reformy wymiaru sprawiedliwości nie mają żadnych zastrzeżeń, 10, kilkanaście może lat temu wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że z uwagi na konsekwencje, jakie wynikałyby z takiego mieszania się władz,
trzeciej i władzy wykonawczej, sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości nie powinni orzekać. Czyli oni, pozostając formalnie sędziami, z momentem, w którym wchodzą w buty urzędnicze, a to się czasem wiąże też z bliskim kontaktem z polityką albo wręcz z elementami działań, które mogą być kwalifikowane jako polityczne, no nie powinni orzekać, bo tak naprawdę wtedy obywatel staje przed dylematem, z kim on ma do czynienia. Czy on ma do czynienia z sędzią, czy ma do czynienia z urzędnikiem, który blisko współpracuje z politykami, no bo minister sprawiedliwości zawsze jest politykiem. Nikt tego nie kwestionował, myślę, orzeczenia, mimo że w moim przypadku, będąc wiceministrem sprawiedliwości, z natury rzeczy byłem blisko polityki i moje niektóre działania mogły być odbierane jako polityczne. Ale sędzia, który pracuje na przykład w ramach nadzoru administracyjnego, nie ma wiele wspólnego z polityką, pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, a mimo to Trybunał Konstytucyjny mówi, no nie, nie mieszajmy tych władz, jesteś sędzią formalnie, jesteś, ale nie orzekasz. A pan sędzia Tuleja od kilku dobrych lat, plus wielu innych sędziów, absolutnie jednocześnie łączy funkcje orzecznicze i zaangażowanie polityczne. I słusznie jest to odbierane negatywnie i piętnowane. Bardzo dziękuję. Panie mecenasie, do mecenasa Urbanka teraz się zwracam. No, reprezentuje pan jako pełnomocnik strony, prawda, w postępowaniu sądowym. Trafia pan na takiego sędziego, chociażby jak na przykład sędzia Igor Tuleja, ale też Juszczyszyn, wielu, wielu innych, pani sędzia Morawiec chociażby. I czy strona generalnie nie może mieć przecież poczucie tego, że trafia na jednak sędziego, który ma określone poglądy, a to w danej sprawie może być istotne, ponieważ istota danej sprawy może dotykać właśnie elementów czy generalnie polityki jako takiej. No chyba tak nie powinno być, panie mecenasie, żeby strona, bo strona ma przyjść do sądu i mieć pewność i pełną świadomość tego, że zostanie potraktowana niezawiśle, obiektywnie i przede wszystkim w oparciu o fakty, o dowody, a nie, czy zeznania, a nie o poglądy polityczne. Czy ta sytuacja nie grozi nam właśnie takim brakiem poczucia pewnego bezpieczeństwa, który każda ze stron powinna posiadać przed sądem? Oczywiście, a po drugie, no, to przede wszystkim chodzi o zaufanie obywatela do sądu. Wszelkiego rodzaju angażowanie się sędziego, zwłaszcza w sytuacje, mówię o sytuacjach, nie mówię o ruchach czy, że tak powiem, działaniach o charakterze politycznym, no jak najbardziej u strony może wzbudzać obawę. To niestety sędziowie powinni wykazywać daleko idącą dbałość o szczegóły, to o czym mówił pan sędzia Piebiak, jeżeli chodzi o występowanie w tle ze znaczkami partyjnymi, z tego powodu, że sędziowie rozpoznają sprawy wszystkich ludzi. Ci ludzie mają prawo do zaufania do sądu. Niestety to zaufanie do sądu jest coraz niższe, między innymi właśnie przez takie działania. Tu jeszcze chciałem powiedzieć bardzo istotną rzecz, bo nie ma czegoś takiego jak martyrologia pana sędziego Tulei w zakresie jego zawieszenia. Trzeba jasno sobie powiedzieć, pan sędzia Tuleja został zawieszony w sprawie wykonywania funkcji orzeczniczych, dlatego że naruszył zakazy i obowiązki w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym. To znaczy ujawnił pewne zastrzeżone przez prokuraturę informacje dotyczące toczącego się postępowania i do tego nie był uprawniony. Tym bardziej, że te czynności, pomimo że mają charakter orzeczniczy, to one nie powodują wyrokowania. To wyrokowanie dałoby panu sędziemu Tulei możliwość, że tak powiem, swobodnych wypowiedzi w tym zakresie, oczywiście jako sędziego w odpowiednim rygorze na sali sądowej.
to rzeczywiście tak, ale dzisiaj tu zwrócę się do pana sędziego Pibiaka. Pan sędzia Igor Tuleja przekonywał niedawno w wywiadzie, że przyjdą do, po niego wcześnie rano, rozumiem, że zostanie zatrzymany. Opowiadał różne rzeczy, również o tym, że może trafić do aresztu. Abstrahując zupełnie od tego, jest jedna kwestia bardzo niepokojąca, bo pan Igor Tuleja nie uznaje decyzji Izby Dyscyplinarnej, przekonując, że została ona zamrożona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem Izba Dyscyplinarna nie wydawała uchwały w kontekście, nie wydawała swojej decyzji w kontekście dyscyplinarnym, ale w kontekście immunitetowym. No, czy to rzeczywiście, panie sędzio, no, może tu tak zwany zwykły odbiorca może się przecież pomylić. Czy formalnie jest tak, jak mu powiedziałem? Jak najbardziej jest tak, jak pan redaktor powiedział. Postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest dość precyzyjne w swojej wymowie i zostało wdrożone do stosowania w Sądzie Najwyższym, konkretnie w Izbie Dyscyplinarnej. Ono odnosi się do postępowań dyscyplinarnych. Jest dla każdego, myślę, prawnika, sędziego oczywiste, że postępowanie dyscyplinarne jest czymś innym niż postępowanie immunitetowe, które no, jest postępowaniem pomocniczym w stosunku do zwykłego, może tak to ujmę, postępowania karnego. Ono po prostu pozwala uchylić ten immunitet osobie, której immunitetów przysługuje, na przykład sędziemu czy parlamentarzyście, ale teraz mówimy o sędziach, po to, żeby sprawa potencjalnych zarzutów organu prokuratorskiego mogła być wyjaśniona przed właściwym sądem karnym, tak samo jak sprawa każdego innego obywatela. Postanowienie Trybunału odnosi się do postępowań dyscyplinarnych, nie do postępowań karnych, których elementem są w niektórych wypadkach postępowania immunitetowe. Oczywiście dotarły do mnie informacje, że gdzieś tam w ostatnich dniach pojawiła się inicjatywa bodajże Komisji Europejskiej, ażeby twierdzić, że to postępowanie na przykład wobec pana sędziego Tulei no, też w jakiś sposób zastopować, czy generalnie zastopować postępowania immunitetowe toczące się wobec polskich sędziów, bo rzekomo postanowienie Trybunału mogło się do nich odnosić, ale wystarczy zapoznać się z tym postanowieniem Trybunału, żeby zobaczyć, że ono się odnosi konkretnie do postępowań dyscyplinarnych sędziowskich. Przy okazji zwrócę uwagę, do czego to prowadzi. Gdyby miało być tak, jak niektórym się wydaje, to znaczy sędzia nie miał mieć uchylanego immunitetu z uwagi na to, że się toczą jakieś procedury sądowe na poziomie europejskim, no to by oznaczało, że sędzia złapany na gorącym uczynku z kilkoma promilami albo, nie wiem, na gorącym uczynku zabójstwa czy łapówkarstwa ma pójść wolno, nie można wobec niego stosować żadnych środków, ponieważ no, toczy się jakieś postępowanie przed Trybunałem Europejskim. No to jest jakiś absurd. Myślę, że nikt rozsądny nie jest w stanie tego rodzaju konsekwencji zaakceptować. To jest po prostu niewyobrażalne. Szczególnie, że Izba Dyscyplinarna w żaden sposób, to też dla tych naszych widzów, którzy może z procedurami nie są aż tak dobrze zaznajomieni, Izba Dyscyplinarna nie orzekła w żaden sposób o winie pana sędziego Tulei. Izba Dyscyplinarna uznała po prostu, że immunitet może być w tej sytuacji uchylony, a kwestia jakiegoś ewentualnego wyroku dla pana sędziego Igora Tulei, no to jest pieśń przyszłości bardzo zresztą mglista i to oczywiste, bo każdy ma prawo do uczciwego procesu, a prokuratura ma prawo postawić zarzuty, jeśli posiada, jeśli są przesłanki ku temu. Drodzy panowie, na razie bardzo serdecznie wam dziękuję. Widzimy się po króciutkiej przerwie, która już za moment, i będziemy nadal rozmawiać o sądownictwie. Na razie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia za kilka minut.